Joanna Kruczek, Tarnowska Kanapa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Co można robić, kiedy za oknem pada deszcz? Oczywiście można leżeć, można spać, można pracować, ale można też jeść. Witam mojego gościa Pawła Piszczka. Witam serdecznie. Który jest fascynatem kulinarnym, smakoszem, dziennikarzem, socjologiem, a przede wszystkim znawcą lokalnej kuchni. Pawle, słyszałam, że tworzysz nową książkę. Może nam o tym opowiesz? To prawda, fantastyczna inwokacja. Dziękuję za to przedstawienie. Wyglądam, jakbym ją sam pisał. Może coś w tym jest. Można by jeszcze dodać, że tworzyliśmy pierwszą telewizję kulinarną w Polsce na początku lat 90. w Tarnowskiej Telewizji Kablowej. Wtedy zaczęła się ta cała moja przygoda z kuchnią. Natomiast tak, rzeczywiście przygotowujemy książkę, która się na razie roboczą nazwę tradycyjne potrawy regionu tarnowskiego. Chodzi o to przede wszystkim, żeby zinwentaryzować te przepisy takie tradycyjne z babcinych zeszytów, czasem pochowane gdzieś w piwnicach, na strychach, czasem w pamięci starszych ludzi, na terenie szeroko rozumianej, w takim etnograficznym rozumieniu ziemi tarnowskiej. I w związku z tym jeździmy sobie po tym naszym cudownym regionie, spotykamy się z kołami gospodyń wiejskich, z paniami, z panami, zbieramy te przepisy i teraz naturalny proces, czyli redakcja, przygotowanie, zdjęcia i wydanie. I mam nadzieję, że można będzie na podstawie tej książki trochę dobrych rzeczy pogotować, a przede wszystkim poznać, jaka fantastyczna jest tradycyjna kuchnia naszych terenów. Brzmi interesująco, a czy będzie brzmiało pysznie, to zapewne się niedługo przekonamy. A może ty przekonasz nas, które smaki lokalne z ziemi tarnowskiej, z Małopolski wyróżniają się na tle Polski, może na tle Europy? Czym słyniemy? Tak, to pytanie jest ciekawe i trudno na nie jednoznacznie odpowiedzieć. Kuchnia naszego regionu, ta ludowa, tradycyjna kuchnia, jak wiele dobrych kuchni, nie tylko w Polsce, na świecie, tak naprawdę powstała z pewnej biedy. Mięso było od święta na stołach. Generalnie służyło raczej do krasy, czyli nie wiem, słoninę suszono, potem wędzono, krojono, robiono z tego skwarki. Jeśli się to dodało do kaszy i do grochu, to wychodziło fantastyczne danie. Brzmi to mało dietetycznie, to fakt. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że te smaki są wspaniałe, bo oprócz tego, że jeździmy i to jest poważna choroba zawodowa, to te panie sympatyczne nas karmią tym, co o czym piszemy. Ja w związku z tym dobrych kilka kilogramów przytyłem i to jest właśnie choroba zawodowa. Nie wiem, czy jakoś tego nie powinienem sobie gdzieś tam doliczyć. Ale to oczywiście żart. Natomiast to jest kuchnia prosta. To jest kuchnia prosta, oparta na tym, co tu rośnie, co się tutaj hoduje, a więc przede wszystkim kaszę, trochę mąki, jakieś, powiedzmy, jarzyny, warzywa, to, co jest w sadach. Czyli to, czym ta ziemia żyła i to mamy charakterystyczne mniej więcej dla naszego terenu. Takim najbardziej chyba charakterystycznym produktem to jest piękny jaś, czyli fasola z Doliny Dunajca, która jest produktem certyfikowanym zarówno w Europie, jak i na liście produktów tradycyjnych prowadzonych przez ministra rolnictwa. To jest fajny produkt, możemy o nim pogadać szerzej za chwilę. Fasola nie brzmi tak bardzo medialnie, czy bardzo smakowicie. Jak byś nam przybliżył ten temat? Co z tej fasoli można zrobić dobrego? Czy można z niej tylko coś ugotować? Czy można zrobić z niej coś do picia? Tutaj w cudzysłowie do picia. W ogóle bez cudzysłowie. Generalnie z fasoli można zrobić wszystko. Zacznijmy od tego, że żeby mieć certyfikację europejską, czyli taką już naprawdę bardzo poważną, czy też być wpisanym na listę produktów tradycyjnych, trzeba przede wszystkim charakteryzować się pewnymi określonymi sytuacjami. Produkt musi pochodzić z danego regionu, musi być tradycyjnie wytwarzany, tradycyjnie hodowany, zależy co to jest, czy też tradycyjnie przetwarzany właśnie w tym danym miejscu. Wtedy mówimy o jakimś lokalnym, regionalnym produkcie. Ta fasola, piękna jaś, może ona rzeczywiście nie brzmi jakoś kosmicznie pięknie, natomiast trzeba sobie uświadomić, że Dolina Dunajca, szczególnie w okolicach Tarnowa i troszkę na południe od Tarnowa, to jedno z najcieplejszych miejsc w Polsce, tak jak Tarnów jest polskim biegunem ciepła. Dunajec dodaje trochę mgły, trochę pary, trochę ciepła,
stoki osłaniają te wszystkie pola uprawne, Dunajec się wylewa, robią się namuły, w związku z tym ziemia jest żyzna, bogata w minerały, bardzo dużo magnezu jest w tej fasolce. A fasolka sama w sobie jest piękna, wygląda jak taka lekko spłaszczona nerka, ma cieniutką skórkę, bardzo kremową konsystencję, króciutko się gotuje, jest słodka o dziwo. I z tej fasolki możemy generalnie zrobić wszystko, zarówno potrawy na słodko, jak i potrawy pikantne, a nawet fasolówkę. To jest destylat z fasolki, który jest zresztą wpisany na listę produktów tradycyjnych, podobnie jak pasztet z fasoli z grzybami, czy podobnie jak pierogi z fasolą w wersji na słodko czy na ostro. Fasola jest czymś, co moim zdaniem mogłaby świadczyć o sile kulinarnej naszego regionu. To się próbuje robić, może nie do końca to wychodzi, ale na pewno warto się z tym tematem zapoznać. Problem jest tego rodzaju nie tylko z fasolą, ale z różnymi produktami, które tutaj są wpisanymi na przykład na listę produktów tradycyjnych, że tak naprawdę nie ma ich gdzie dostać. Właśnie, miałam o to zapytać. Gdzie tego można skosztować poza jeżdżeniem do gospodarstw tak agroturystycznych, hodujących? No jest ten problem. Mnie tu brakuje warzywa. Pewnej puenty, bo proszę zobacz. Mówiliśmy o tym, że mamy ten poziom certyfikacji europejskiej, prawda? Czyli mamy tam chroniony obszar geograficzny, chronione znaczenie geograficzne, chronioną nazwę pochodzenia i gwarantowany, przepraszam, to tak brzmi kosmicznie, ale to jest język Unii Europejskiej. Jeszcze trzeci poziom. Więc to jest jak gdyby taka jedna sytuacja. Druga sytuacja to jest ta lista produktów tradycyjnych, a trzeci poziom tworzy Małopolska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego, która z kolei skupia różnego rodzaju agroturystykę, pasieki i tak dalej. To wszystko promuje produkty lokalne, charakterystyczne dla danego regionu. Jeżeli do tego dorzucimy jeszcze małopolski smak winny, a wokół Tarnowa winiarstwo rozwija się w sposób wspaniały i fantastyczny. Ja jestem fanem tego trunku, czy to kulinarnie, czy też po prostu towarzysko i mógłbym wiele na ten temat mówić, ale chodzi mi o to, że mamy jak gdyby te cztery różne poziomy i one gdzieś sobie koegzystują, natomiast brakuje mi jakby spuentowania tego, takiego spięcia, że na przykład, nie wiem, można z tego zrobić naprawdę fajnie obudowany produkt turystyczny, produkt regionalny, markę naszego regionu. To się próbuje robić, ale wydaje mi się, że brak tu takiej szerszej wizji, koncepcji. A nie jest to wcale takie trudne. I tutaj wracamy do tego chociażby, gdzie te produkty kupić. Bo gdzie ja mogę dostać strząskę siedliszowiską, gdzie ja mogę dostać gomułki z Kowalowej, gdzie mogę dostać prołzioki, gdzie mogę dostać blochorze, gdzie mogę dostać ogórki kiszone w studni, masło żuchowskie, gdzie mogę dostać kurę zielononóżkę albo jajko od tej kury zielononóżki, gdzie mogę dostać suskę sechlońską. No tak jak powiedziałaś, mogę to wszystko dostać jeżdżąc w jakieś określone tereny, ale nikt na to nie ma czasu, więc ktoś, kto chciałby świadomie podejść do tego tematu, no ma problem. Brakuje tego spięcia. Jest to problem. Problemem jest też nazewnictwo, którego tutaj szeroko używasz. I które na pewno dla wielu naszych widzów jest zagadkowe i tajemnicze. No tak. Ja znam tutaj tylko te ogórki kiszone, tudzież jeszcze jedną potrawę, której teraz zapomniałam, z wymienionych. Siuśpak, siuśbaj. Czyli wszystkiego tego dowiemy się z twojej książki, jak rozumiem, wytłumaczysz nam to krok po kroku. Tak, między innymi tak. O co chodzi w tych potrawach? Oczywiście te informacje o niektórych z tych potraw, tych, które są certyfikowane, można znaleźć na stronach, ale też trzeba do tego się dogrzebać. To nie jest tak, że coś pisze i od razu to po prostu jest. Ale nie ma tam przepisu, jak to zrobić. Natomiast tutaj w tej książce są dokładne, precyzyjne przepisy, także każdy tak naprawdę będzie mógł to sobie zrobić. Z tym, że problem jest taki, żeby właśnie dostać te produkty, które są używane. Bo jeżeli mówimy o śliwce wędzonej czy suszonej, na przykład susce sechlońskiej, no to ona jest tak specyficzna, że trudno ją zastąpić jakąś śliwką z całym szacunkiem kalifornijską, która leży sobie gdzieś tam w dyskoncie, bo to nie jest ten smak, to nie jest ten zapach, to nie jest po prostu to samo. Czasem gdzieś można coś trafić, ale generalnie nie ma takiej płaszczyzny, takiej platformy, chociaż są instytucje, które próbują to robić, gdzie mielibyśmy takie spektrum. Wchodzi pani Joanna, chciałaby sobie zrobić siuśpaj, czyli krótko mówiąc kupuje kaszę jęczmienną z okolic Woli Rzędzińskiej, do tego suszone śliwki i tam jeszcze troszkę dobrego miodu nawłociowego ze Skrzyszowa, miesza to wszystko, gotuje, wychodzi piękny deser. Przestań, Pawle, bo jestem już głodna, myślę, że państwo też. Powiedz nam, gdzie możemy zaspokoić apetyt w okolicach powiatu tarnowskiego, nie jeżdżąc po tych lokalnych gospodarstwach, a też chcemy dobrze zjeść. Czy coś ciekawego się tutaj na mapie kulinarnej pojawiło? Mógłbyś nam coś zarekomendować? No jest to problem, szczerze powiedziawszy. To jest problem, ale nie tylko powiatu tarnowskiego, czy gmin, czy nawet samego miasta Tarnowa.
Ja często spotkam się z takimi pytaniami znajomych, którzy nie wiedzą, czy myślą, że ja coś wiem na ten temat. No i zazwyczaj mówię tak jak tobie, że właściwie ciężko jest. Dlatego, a my że zawsze jeżeli... liczymy, że ty jednak wiesz coś więcej na ten temat. No właśnie, no dobrze, no to można czegoś próbować szukać samodzielnie, można coś poczytać w internecie. W samym Tarnowie mamy problem z kuchnią lokalną czy regionalną. Nie mówię o tym, że nie ma tutaj w Tarnowie dobrej kuchni, jakiejś tam włoskiej, tajskiej, meksykańskiej, hinduskiej, jakiejkolwiek innej, prawda? Ale znalezienie restauracji z dobrą kuchnią polską, strona opartą na tradycyjnych produktach, jest naprawdę problemem. No, ja akurat lubię takie smaki lokalne, tradycyjne. Kuchnia tarnowska kojarzy mi się troszkę z kuchnią żydowską, co jest w sposób naturalny, bo te kuchnie się przenikały, więc się cieszę, że Krzysiek Kuderski prowadzi starą łaźnię. Tak? Jeżeli mówimy o jakichś restauracjach poza Tarnowem, jechałem ostatnio do Iwkowej, piękna miejscowość z leśniczną wieżą widokową, przejeżdżałem obok Zigi, Zbych, jakaś taka nazwa średnio zachęcająca, szczerze powiedziawszy. Natomiast racuchy z jabłek, które tam zjadłem, były takie, że gdyby nie to, że to jest 40 km, to bym tam jeździł codziennie na te racuchy, prawda? Czyli można znaleźć w różnych restauracjach czasem nieoczekiwanych świetne rzeczy. A to, co zjadłem rzeczywiście ostatnio wspaniałego i co mnie zachwyciło, ale to już było kawałek dalej, bo to jest w Laskowej. Tarnowianie znają to miejsce, bo tam jeżdżą na narty. Fajny stok. Godzina jazdy mniej więcej od Tarnowa. Jest tam restauracja Gęś w Dymie. Serdecznie polecam. W przewodniku Goim Ją francuskim. Rekomendacja slow foodu. From farm to table, czyli co się wyhoduje w najbliższym otoczeniu, trafia na stół. Świetny szef kuchni, który ma nieprawdopodobne wyczucie smaku. Comber jagnięcy, który tam jadą z jakimiś pędami sosny, pistacją i innymi rzeczami, był fantastyczny. Mój apetyt jest zaostrzony. Dziękuję Ci bardzo, Pawle, dzisiaj za wizytę u nas. Mam nadzieję, że Państwa dzisiejszy odcinek zachęci do pogłębienia znajomości lokalnych smaków i dumy z tego, co w naszej lokalnej kuchni się dzieje. Dziękuję bardzo.